Świat opłakuje i wspomina zmarłą w czwartek królową Elżbietę II, ale już pojawiają się pytania, jakim następcą tronu będzie król Karol III. Do niedawna jeszcze jako książę Karol angażował się w sprawy polityczne w przeciwieństwie do Elżbiety II. Wydaje się dzisiaj, że Karol będzie chciał mieć trochę wpływu na politykę. Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, pewnie się okaże. Tymczasem on już niedawno w wywiadzie, jakiś czas temu w wywiadach mówił o tym, że na razie jeszcze komentuje, bo wie, że to się skończy po objęciu tronu. Więc ja myślę, że Karol jest na tyle przygotowany do pełnienia swojej roli, że on doskonale wie, żeby aż tak intensywnie w politykę się nie angażować. Elżbietę II opłakują nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. Od wczoraj media społecznościowe przepełnione są wpisami pełnymi żalu i smutku. Elżbieta II była szanowana i kochana. I ona kojarzyła się nam z wszystkim tym, co w Wielkiej Brytanii jest najlepsze. I Brytyjczycy świetnie ten mit wykorzystywali. To z wielu punktów widzenia był symbol tej wspaniałości korony, wspaniałości Wielkiej Brytanii. Nawet niektóre firmy zaczęły obliczać, ile do PKB Wielkiej Brytanii przynosi rodzina królewska z Elżbietą II na czele. Choć pałac Buckingham nie podał jeszcze daty pogrzebu, to według brytyjskich mediów ceremonia odbędzie się w poniedziałek 19 września.